Nasza Ziemia widziana z kosmosu nazywana jest błękitną planetą, a to przez oceany, które są w tym kolorze. Tygodniowy, niedzielny cykl ekopogadanek o oceanach nazwaliśmy Świat na Błękitnym Szlaku. Witamy Państwa w 28 odcinku ekopogadanek o oceanach z cyklu Świat na Błękitnym Szlaku. Dzisiaj odcinek specjalny, ponieważ mamy niedzielę, 15 dzień wojny. Chcielibyśmy Państwu pokazać, jak można wygrać z takimi tyranami jak Putin. Tylko ludzie na całym świecie muszą przestawić sposób myślenia. My często o tym mówimy, ale myślę, że dzisiaj jest wyjątkowa okazja, abyśmy opowiedzieli o odnawialnych źródłach energii, ponieważ to one spowodują, że nie będzie takich tyranów. Pierwszym krajem, o którym chcemy Państwu opowiedzieć, jest Islandia. Islandia to kraj trzykrotnie o mniejszej powierzchni niż Polska, ale w Islandii mieszka tylko 366 tysięcy mieszkańców, czyli tyle, co pewnie jedna duża dzielnica Warszawy. Niemniej jednak Islandia wykorzystuje swoją naturę w postaci spadającej wody, kaskad i źródeł geotermalnych. Tak jak zaraz na filmie zobaczycie, 30% energii, całej energii, która jest produkowana w Islandii, energii elektrycznej, pochodzi z geotermy, a 70% z energii wodnej. Kolejnym krajem, który wykorzystuje aż 98% energii z wody, to jest Norwegia. I zobaczcie Państwo, że Norwegia jest krajem, który ma ropę naftową, gaz ziemny i eksportuje te źródła energii kopalne na całą Europę, a być może i poza Europę. Jednak Norwegia rozpoczęła wykorzystywanie energii z wody, czyli tych kaskad wodnych, tych spiętrzeń, już pod koniec XIX wieku. In Iceland, nature is a challenge, an inspiration and a gift. Our hydroelectric and geothermal power stations supply over 82% of Iceland's primary energy needs, and 100% of our house heating comes from renewable sources. Iceland is truly the land of renewable energy. Since 1967, we have harvested geothermal energy for electrical production too. Today, 30% of our electricity is generated geothermally. We have helped develop multiple geothermal projects all over the world. Icelandic consultants are involved in all stages: research, design, construction, and resource management. And the different actors in the field have years of experience working together. With the extensive know-how and experience gained in developing geothermal projects in Iceland, Icelandic companies can contribute greatly to the support of development worldwide. Icelanders are a nation sculpted by the elements. We know that a healthy relationship with nature is everything. Let us help you give back to the environment. Tak samo było w Polsce. W 1890 roku w Polsce powstała pierwsza elektrownia wodna. Ale o tym Paweł coś więcej może powiedzieć. Elektrownie wodne. Okej. Miałem przyjemność uczestniczyć w naprawie jednej elektrowni wodnej blisko miejscowości Rościno, to jest Pomorze.
elektrownia wodna wybudowana dobre ponad 100 lat temu, która nie wystawała ponad lustro wody. Bo mówimy, no idę sobie powiedzmy sobie na spacer do lasu, do nad jezioro, nad rzeczkę i widzę jakieś tam budynki, które no, nie są piękne. To są przemysłowe budynki w środku zielonej krainy. A tam nic nie wystaje. Wszystko było zbudowane pod lustrem wody. Tak sobie teren niemiecki, tak sobie Niemcy wymyślili, że nie chcą prawdopodobnie, żeby to ujrzało światło dzienne, więc wybudowali wszystko, absolutnie wszystko pod lustrem wody. Niestety ta elektrownia została przebudowana parę lat temu i teraz jest u góry. Mało tego, wykorzystanie... Ale jest. Ważne, że ale jest. Tak. Wykorzystanie... Mówimy na przykład, no wiatraki super, fotowoltaika super, fotowoltaika fajnie, ale świeci słońce, jak w nocy, no słabo. Wiatraki super, ale jak nie wieje, no słabo. Ja jestem z Koszalina, blisko Koszalina, miejscowość Żydowo. Powstała pierwsza, to w latach 70. elektrownia szczytowo-pompowa. Co to oznacza? Dwa jeziora, między nimi jest około 70 metrów różnicy wysokości. I wtedy, kiedy jest potrzebny prąd, woda z górnego jeziora przepływa przez rury do ogromnej średnicy, do elektrowni, która znajduje się nad jeziorem tym dolnym i produkuje prąd. Wtedy, kiedy on jest potrzebny, właśnie wtedy, kiedy powiedzmy sobie fotowoltaika nie działa, kiedy nie ma wiatru, a przemysł, a gospodarstwa dzielą się swoimi prawami, więc prąd musi być. W tym momencie woda z górnego jeziora spływa do dolnego jeziora, robi prąd. W momencie, kiedy powiedzmy sobie jest czwarta rano, nikt nie wykorzystuje prądu, a on cały czas jest produkowany, powiedzmy sobie przez wiatraki, woda jest pompowana z powrotem do górnego jeziora. Jest to taki rodzaj akumulatora. To górne jezioro też jest z małym dopływem, więc ta woda mimo wszystko co jakiś czas jest uzupełniana, gdyby nawet nie była pompowana. Ale wahania na tym górnym jeziorze tak około 3 metrów różnicy poziomu wody, czyli tej wody naprawdę sporo idzie i sporo tego prądu jest produkowane. I tak powinno być w zasadzie w całej Polsce. Tych możliwości mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo. Teraz na filmie zobaczycie Państwo dwóch Polaków, pana Piotra i pana Bogdana. Pan Piotr pochodzi z rodziny, w której to pokoleniach był młyn wodny, który służył do mielenia mąki. Ten młyn przechodził różne koleje historycznych losów Polski. Był zabrany przez Niemców, potem odebrali go po wojnie komuniści, ale w końcu pan Piotr odzyskał rodzinny młyn i go przebudował na elektrownię, ponieważ tam ta cała infrastruktura spadków wody z jednego zalewu do rzeki jest taka od wieków. Ale przy okazji robi mąkę też. Drugą taką osobą jest pan Bogdan, dla mnie absolutny mistrz świata, który wybudował kilka lat temu elektrownię opartą tak samo oczywiście na różnicy poziomu, ale niewielkiej różnicy poziomu i o tym państwu pan Bogdan opowie, więc ja już nie będę mówił. Tutaj jest wizytówka tego obiektu. Oprócz tego, że tutaj znajduje się mała elektrownia wodna. Tutaj jest to rozlewisko z jednej strony. Taki fajny mostek. Tutaj w tej przybudówce znajduje się generator. Tutaj jest rzeka Wel. Z tej strony sobie wypływa, tutaj wpływa. Zabytkowy, pewnie zmodernizowany jakoś w latach powojennych, ale tutaj był
dużo wcześniej młyn, który zajmował się mieleniem zboża. Jeszcze przed II wojną światową. Taka dosyć burzliwa historia była tego obiektu, bo on przychodził z rąk do rąk. W sensie został zabrany najpierw przez Niemców, później przez komunistów, a później znowu wrócił do rodzimych jakby właścicieli, którzy mieli to z pokolenia na pokolenie. I tutaj dowiemy się, kiedy ta elektrownia powstała, co się działo. Poznajcie pana Piotra, kto jest właścicielem tego oto przybytku, elektrowni wodnej. Pokaż, co tutaj jest. Na razie wyłączyliśmy, żeby to nie hałasowało. No, powolutku się obraca. Tam się wytwarza prąd elektryczny. A jakiej on jest mocy, ten silnik? Maksymalnie 40 kW na godzinę można z tego wydusić, o ile turbina taką moc da. Aha. A da wtedy, jak będzie dużo wody, no i będzie pełne otwarcie, będzie pracować na maksimum. No dobrze. W tej chwili jest mało wody, bo mamy lato, to pracuje ona tylko na takich, można powiedzieć, malutkich obrotach, 10 kW w tej chwili produkuje. Piotrze, to włączmy to urządzenie, bo, no tak. Bo na razie to... Mogę tu przekręcamy i już nie wiem. No tak, ale oprócz jeszcze produkcji energii, tutaj odbywa się też produkcja mąki. I młyn ma status młynu ekologicznego, więc te mąki, które są w sklepach ekologicznych, no to tu mielone są tutaj. Tak wyglądają, może ktoś się z tym zetknął. Nazywam się Bogdan Dawc. Jestem właścicielem małej elektrowni wodnej, która jest wyposażona w turbinę ślimakową. Turbina, którą widać za mną, jest pierwszą turbiną, która została zainstalowana w Polsce i już działa 3 lata. Tego typu technologia jest wprawdzie znana od tysięcy lat, ale do celów energetycznych wykorzystywana jest bardzo krótko. Turbina ślimakowa jest potocznie zwana też turbiną Archimedesa, czy też ślimakiem Archimedesa. Przypisuje się wynalezienie tego typu maszyny prostej właśnie Archimedesowi, chociaż nie jest to pewne. Turbina Archimedesa jest nadziemiernym kołem wodnym, który wykorzystuje ciężar wody, a nie prędkość wody. Czyli mamy tutaj do czynienia z odzyskaniem energii potencjalnej, która jest potem przetwarzana w sposób mechaniczny na energię elektryczną. Czyli tego typu turbiny są specjalnie dedykowane do małych spadów, które w Polsce są bardzo popularne, gdyż jesteśmy krajem nizinnym, płaskim. Jak widać, wykorzystujemy tutaj istniejący jas, który wcześniej był tylko wykorzystywany do celów melioracyjnych, do nawadniania pól. Mamy tysiące obiektów piętrzących, to są obiekty melioracyjne na przykład, które nie są wykorzystywane do celów energetycznych, czyli energia spadającej wody jest po prostu marnotrawiona. Przypuszcza się, że w Polsce jest około 14 tysięcy obiektów piętrzących, czy to są jazy takie, jak te tutaj widać, czy na przykład progi stałe, które stoją i nic się tam nie dzieje. Można by je wykorzystać i uzyskać bardzo dużą ilość energii elektrycznej, czystej energii, z pożytkiem dla wszystkich. To jest przykład, gdzie można pogodzić przyrodę potrzebą cywilizacyjną na energię elektryczną. Ponieważ bez energii elektrycznej przestaniemy istnieć, my jako cywilizacja. Turbina ślimakowa zainstalowana w Goryniu jest o mocy instalowanej 80 kW. Na tą chwilę produkuje 50 kW ze względu na to, że jest susza, jest sucho. Przy czym sprawność tego typu urządzenia jest bardzo wysoka. Proszę sobie wyobrazić, że sprawność turbiny ślimakowej to jest około 70%. Dla porównania elektrownia węglowa ma sprawność tylko 50%, a może nawet troszkę mniej. Silnik benzynowy jest po sprawności około 35-40%. Małe elektrownie wodne są najbardziej wydajnymi odnawialnymi źródłami energii, czy też źródłami energetycznymi, które wykorzystują czy wychwytują energię elektryczną. Są to układy bardzo wysokosprawne. Dzięki temu opłacalność ich, na przykład dla kraju, jest dużo większa niż jakakolwiek inna energetyka. Od tysięcy lat ludzie pozyskiwali energię z rzek i to był jeden z najprostszych i najbardziej efektywnych sposobów uzyskiwania energii, na przykład do młynów, poluszy, do kuźni.
i przez te tysiące lat ryby żyły w rzekach. Trzeba też pamiętać o tym, że mała retencja ratuje rolnictwo, które powoduje, że obszary, które są dobrze nawodnione, są bardziej wydajne dla rolnictwa. Tutaj trzeba rozważyć wszystkie plusy i minusy. Mówimy też o energetyce rozproszonej. Co to oznacza? Dużo małych obiektów jest dużo bardziej korzystne dla systemu energetycznego kraju niż kilka gigantów. I nie mówię tutaj o zasilaniu wielkiego przemysłu, ponieważ wielki przemysł rządzi się swoimi prawami, ale mam na myśli gospodarstwa domowe, które w zupełnie inny sposób ten prąd konsumują. Proszę pamiętać, że energia elektryczna z tej elektrowni zasila kilkadziesiąt gospodarstw, które w tym momencie mają najczystszą z możliwych energii. Tutaj nie ma żadnej emisji CO2. Tutaj ryby, ślimaki, cała flora i fauna żyje w zgodzie z naturą i w zgodzie z przemysłem, nazwijmy to tak górnolotnie. Jak Państwo wiecie, w Polsce od kilku lat bardzo mocno poszła fotowoltaika. Powstało dużo firm, które to montują zazwyczaj na dachach budynków albo gdzieś na wolnej przestrzeni koło tych budynków. Ale niestety od kwietnia się zmieniają przepisy znowu w Polsce i nie będzie można na dobrych zasadach tego robić. No tak. Ale chciałbym tutaj powiedzieć Państwu, że ta woltaika oparta na tych dużych panelach, które są ciężkie, no i takie sztywne, niestety nie wszędzie się nadaje, tak? Ta fotowoltaika jest oparta na bazie przewodnika, którym jest krzem. Natomiast w 2014 roku Polka, pani doktor Olga Malinkiewicz opracowała metodę przewodnictwa peroskitów, czyli czegoś, co jest podobne do krzemu, ale jest uzyskiwane metodą syntetyczną, chemiczną. Czyli jest łatwiej dostępne dla nas. Tak, zdecydowanie łatwiej dostępne. Już w 2014 roku od wiceprzewodniczącej Unii Europejskiej dostała główną nagrodę. Ja myślę, wiecie Państwo, to nazwisko nie jest jeszcze znane w Polsce, a tym bardziej na świecie, ale myślę, że za 2-3 lata będziemy mówili o tych peroskitach i o firmie. Co to jest za firma Soule Technologies? Powstała, tak jak mówię, w 2014-15 roku. Do pomocy pani Olga zaangażowała dwóch młodych ludzi, bardzo ambitnych i chcących działać razem z nią. Teraz to jest ogromny zespół, tak, to już jest fabryka. Teraz 21 maja ubiegłego roku było otwarcie fabryki we Wrocławiu. Ta fabryka oczywiście produkuje panele, ale nie takie ciężkie panele, tylko leciusieńkie panele na folii. Można nałożyć praktycznie na każdą powierzchnię. Tak. Na powierzchnie, które są elastyczne, czyli na coś, co pracuje, na dach, dachówkę, no co sobie wymyślicie, na elewację, kolor bez znaczenia, kształt bez znaczenia. No, przede wszystkim, tak jak Paweł mówisz, wcześniej można było na dachu kłaść te ciężkie panele, ale dach musiał mieć odpowiednią konstrukcję, ładnie, żeby te panele wytrzymać. Proszę, zauważcie Państwo, że w Polsce mamy bardzo dużo chociażby magazynów, centrów handlowych, takich jak Tesco, inne, Biedronki i tak dalej, które są zbudowane z blachy. Ta konstrukcja nie wytrzymałaby tych ciężkich paneli. Natomiast ta folia zadrukowana tymi paroskitami, czyli tymi obwodami elektrycznymi, jest cieniutka.
ją można położyć na dachu, na elewacji budynku, tak jak mówiłeś, ale można również zrobić z niej żagiel do żaglówki. Mało tego, ta technologia ma taką przewagę nad technologią opartą na bazie krzemu, że może ładować prąd elektryczny nawet ze sztucznego oświetlenia. Witam w Polsce, witam we Wrocławiu, witam w polskiej firmie Saule Technologies, która jako pierwsza na świecie komercjalizuje ogniwa poroskitowe. Witajcie w świecie Saule Technologies. Zawsze fascynowała mnie energia słoneczna i jak z niej zrobić lepszy użytek. Odkrycie możliwości tego materiału było fascynujące. Było warto rzucić wszystko i cały swój czas poświęcić w rozwijaniu tej technologii. Zawsze fascynowała mnie nauka i tak trafiłam z Polski do Barcelony, a potem z Uniwersytetu w Barcelonie z powrotem do Polski z własnym startupem. Startupem, którym pomogli mi założyć Piotr Krych i Artur Kupczunas. Ze startupu przeszliśmy do kompletnej organizacji, dzięki czemu możemy na nowo definiować świat energetyki odnawialnej. For us there was a very strong focus on not only the technology development, but at the same time scalability as well as mass production and finding the appropriate clients for this technology. Dziś nasza firma zatrudnia międzynarodowy zespół ekspertów. Jest tutaj około 40 osób z 15 krajów świata. Nasza pionierska linia produkcyjna jest jedyna na świecie. Umożliwia nam produkcję perowskitu na foliach polimerowych w niskich temperaturach do 100 stopni Celsjusza. Nasz proces produkcyjny opiera się na technologii inkjet. Jest to proces podobny do drukarek atramentowych. W naszym procesie wykorzystujemy również robota, który przenosi substrat od stacji do stacji. Ogniwo poroskitowe możemy dosłownie zastosować na każdej powierzchni, czy to kulistej, czy falistej. Tak naprawdę możemy użyć każdego kształtu i każdego rozmiaru. Generują prąd, można je zainstalować wszędzie. Tylko że jak ktoś mówi, że chce 6 milionów sztuk paneli, to my nie jesteśmy w stanie tego dostarczyć dziś. My musimy się szybko zeskalować. A do tego, żeby się szybko zeskalować, mając już jakby ten najtrudniejszy technologiczny krok za sobą, to już praktycznie jest bardziej kapitałowo wysiłek, żeby znaleźć taki kapitał i partnerów, z którymi będziemy budować kolejne linie, niż wyzwanie technologiczne, które wydaje mi się, że ten taki najtrudniejszy krok, przeniesienie z R&D centrum do linii przemysłowej jest za nami. Oczywiście ta fabryka, ona przede wszystkim miała służyć do tego, żeby pokazać, że mamy proces już opanowany i mamy klientów biznesowych, z którymi pierwsze pilotażowe wdrożenia robimy, czyli te takie ogniwa, które jesteśmy w stanie wyprodukować. Ja tutaj pokazuję, jakie one są wdzięczne, jakie lekkie. Ono przy okazji pokazuje nam te kluczowe zalety tego perowskitu, tak? Czyli tą elastyczność, co to jeszcze mamy? Tak, jest elastyczność i lekkość i w tym momencie też możemy zmieniać troszeczkę tutaj jego wygląd czy kolor i mamy klientów, którzy chcą i chcą mieć je czy na żaluzjach, czy na fasadach, czy na jakichś innych obiektach, na żaglach, cokolwiek. I my z nimi te pilotażowe produkty będziemy robić, bo jesteśmy w stanie wyprodukować na tej fabryce kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych po to, żeby pokazać pierwszą fasadę, pierwszy jacht, pierwszy samochód, takie rzeczy. Ale nie jest to absolutnie jakby wolumen, który jest potrzebny, żeby zawojować rynek. A żeby zawojować rynek, to jest nasze być albo nie być, więc w tym momencie już, mając tą pierwszą dopiero otwartą, już powinniśmy wbijać łopatę, żeby budować kolejną, tylko taką
taką 100 na 100 MW, taką 10 razy większą niż ta, którą teraz mamy. Czy to znaczy, że te prototypy, które pojawiły się na instalacji w Lublinie, zostały wyprodukowane we Wrocławiu? Tak, oczywiście. Pierwszą osobą, która się zdeklarowała już, że chciałaby z nami zbudować tą fabrykę, której bardzo zależy, jest duże prawdopodobieństwo, że pierwsza fabryka powstanie w Japonii. Dlatego, że tam mamy naszego pierwszego inwestora, który uwierzył w nas w roku 2015. Myślę, że gdyby nie ten krok, że on wtedy nas dofinansował, dziś nas tutaj by nie było. I on cały czas tą technologię wspiera. On widział, jest jakby jak nasz rozwój. Jest deklaracja z jego strony, że chciałby, żeby jedna przynajmniej fabryka powstała w Japonii i że udzieli nam pomocy finansowej. Być może nawet rząd Japonii będzie w stanie część tej fabryki sfinansować. To jest jakby już pierwsza taka deklaracja. Przy okazji jesteśmy w trakcie rozmów jeszcze z innymi dużymi inwestorami na różnych kontynentach. Jeszcze nie wybraliśmy. To jest bardzo ważna decyzja, zarówno strategicznie i jakby też musimy patrzeć rozwojowo dalej, żeby ten rozwój nieustannie następował i jaki jest potencjał. No i tak naprawdę na tą chwilę zbieramy też oferty od inwestorów, bo musimy się zdecydować, z kim iść dalej, no bo bez wątpienia, że my będziemy iść, chcemy zawojować rynek globalny, iść w świat z tą naszą technologią, to nic w tym momencie nie jest w stanie nas powstrzymać. Które będą robiły ogniwa peroskitowe, będzie przybywać. Jest to technologia, gdzie my mamy szansę też w ogóle, że ta technologia pochodzi z Polski, że my mamy szansę rozwinąć technologię na skalę globalną, nową technologię i być pionierami i utrzymać bardzo wysoką pozycję na rynku właśnie w dostarczaniu tej technologii. I to jest to, o co ja będę walczyć, żeby być tam z tymi gigantami i żeby być marką, którą każdy kojarzy. Chciałbym podsumować dzisiejszy program. Wykorzystujemy energię odnawialną. Wtedy taki Putin czy inni tyrani nie będą mieli karty przetargowej, ponieważ nikt nie będzie chciał ropy, nikt nie będzie chciał gazu ziemnego, który zanieczyszcza naszą atmosferę i powoduje, że życie na naszej planecie umiera. Pomyślmy o tym i to jest najlepsza możliwa metoda, żeby wygrać z wielkimi koncernami naftowymi, które dyktują ceny, które rządzą światową gospodarką. Dziękujemy za obejrzenie kolejnego odcinka. Chcielibyśmy przypomnieć o subskrybowaniu naszego kanału Świat na Błękitnym Szlaku. Oczywiście paluszek do góry. No i to, żebyście Państwo może zadawali nam jakieś nowe pomysły, co byście chcieli, pytania, co byście chcieli zobaczyć, o czym byście chcieli, aby nowy program powstał. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Dziękuję.